Apple Watch. Pierwszy od 5 lat zupełnie nowy produkt Apple. Pierwszy stworzony od zera po śmierci legendarnego twórcy firmy i wielkiego wizjonera technologii Steve'a Jobsa. Pierwszy wielki test dla nowego szefa Apple, Tima Cooka i typowanego na naturalnego następcę Jobsa, projektanta John'ego Ive'a. Oto Apple Watch. Pierwszy smartwatch produkcji firmy z Cupertino. Czy pierwszy inteligentny zegarek na rynku? Skądże znowu? Wcześniej podobne gadżety można było znaleźć w ofercie takich firm jak Sony, Samsung, Motorola, LG, a także wielkiego hitu z Kickstartera, Pebble. Żaden smartwatch nie wzbudził jednak do tej pory takich emocji jak Apple Watch. Czy Apple ma więc szansę zdominować także i ten segment urządzeń? Oczywiście, że tak. iPod nie był pierwszym odtwarzaczem MP3, iPhone nie był pierwszym smartfonem, a iPad pierwszym tabletem na rynku. Mimo to wszystkie te produkty okazały się wielkimi sukcesami, które przy okazji wywróciły wiele powiązanych rynków do góry nogami. To, czy Apple Watch faktycznie okaże się takim samym hitem, to osobna sprawa. Na razie postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej najnowszemu urządzeniu w ofercie Apple, by ocenić je naszym chłodnym, spadezłowym okiem. W sprzedaży są trzy warianty zegarka. Najtańszy Apple Watch Sport z aluminiową obudową, droższy stalowy Apple Watch oraz horrendalnie drogi złoty Apple Watch Edition. Zegarki Apple występują w dwóch rozmiarach. Mniejszy, 38 mm, można chyba nazwać zegarkiem dla kobiet, a większy w rozmiarze 42 mm jest akcesorium, które bardziej przypadnie do gustu mężczyznom. Taki podział sugeruje zresztą sam producent. Zegarek może mieć kilkadziesiąt konfiguracji, ale nie wszystkie paski i zapięcia występują w obu rozmiarach. Część wzorów damskich dostępnych jest tylko w rozmiarze 38 mm, a wzory męskie tylko w 42 mm. W redakcji Spidersweb zdecydowaliśmy się kupić dwa egzemplarze Apple Watch Sport. Mniejszy z kopertą 38 w szarym kolorze oraz większy zegarek z kopertą 42 w kolorze Space Gray. Różnica w wymiarach obu urządzeń jest znacznie większa niż sugerowałaby sucha specyfikacja techniczna i zdjęcia, gdy oba Apple Watche położy się obok siebie. Biorąc jednak zegarek do ręki i nie mając punktu odniesienia, trudno na pierwszy rzut oka ocenić, z którym rozmiarem mamy do czynienia. W podstawowej wersji Apple Watcha producent wykorzystał opaskę wykonaną z, uwaga, fluoroelastomeru. Pomijając pretensjonalną nazwę kawałka gumy, nie mamy do niej zastrzeżeń. Wygląda naprawdę nieźle. Ręka nie poci się w niej nawet podczas długiego i intensywnego dnia. Można oczywiście kupić zegarki stalowe z bardziej eleganckimi, metalowymi lub skórzanymi opaskami, tyle że wtedy należy liczyć się ze znacznie wyższym wydatkiem. Dodatkowe paski dystrybuowane są przez sklep Apple Store. Zdejmowanie pasków, co bardzo ważne w przypadku zegarka, jest naprawdę szybkie i proste. W przyszłości pojawi się pewnie cała gama akcesoriów do Apple Watcha od firm, które dzisiaj zajmują się produkcją obudów na iPhony. Szczerze mówiąc, nie możemy się tego doczekać. Obsługa zegarka Apple Watch nie należy do przesadnie intuicyjnych, ale wystarczy poznać kilka prostych zasad poruszania się po systemie watchOS, aby sprawnie z niego korzystać. Przede wszystkim należy zrozumieć, że podstawowym ekranem w Apple Watch nie jest lista aplikacji, lecz tarcza zegarka. Można się do niej dostać na kilka sposobów. Podnosząc lekko ręką, dotykając ekranu lub naciskając koronkę. Na niektórych tarczach można umieścić dodatkowe informacje, takie jak wpisy z kalendarza lub skrót do aplikacji czy alarmów. Niezależnie jednak od tego, który z wzorów wybierzemy, to właśnie z tego ekranu można przejść do najważniejszych dwóch interfejsów Apple Watch. Analogicznie jak na iPhone'ie, gestem przeciągnięcia palca w dół można wyświetlić listę ostatnich powiadomień. Każdy z nich można rozwinąć poprzez stuknięcie w ekran. Rozwinięte powiadomienie pokaże jego treść i dodatkowe akcje, jak przeniesienie maila do kosza lub oznaczenie wzmianki na Twitterze jako ulubioną. W panelu powiadomień można skorzystać z nowego sposobu interakcji z Apple Watchem. Mocniejsze wciśnięcie wyświetlacza wyświetla menu kontekstowe, pozwalające na usunięcie wszystkich powiadomień jednocześnie. Co ciekawe, nie da się tego zrobić z poziomu iPhone'a. Po powrocie do tarczy zegarka można dostać się do skrótów, które w języku angielskim opisane zostały znacznie bardziej pasującym słowem Glances. To jednoekranowe panele z wybranymi funkcjami z niektórych aplikacji. Glances uruchamia się poprzez przesunięcie palca od dołu do góry na tarczy zegarka. Z tego miejsca można chociażby ręcznie zmierzyć puls,
włączyć tryb samolotowy, podejrzeć kalendarz czy sterować odtwarzaniem muzyki. Aplikacje dodane do Glances można porównać z widgetami z panelu powiadomień w iPhone'ie. Zbyt duża ich liczba sprawi, że korzystanie z nich będzie niewygodne. Niepotrzebne skróty można usunąć z poziomu aplikacji Apple Watch na telefonie. Do nawigacji po systemie WatchOS służy też dodatkowy podłużny przycisk znajdujący się obok koronki. Pozwala on szybko uruchomić listę ulubionych kontaktów. Nie musi być ona tożsama z tą na iPhone'ie. Po jej uruchomieniu można wybrać jeden z kontaktów, by do niego zadzwonić lub wysłać mu SMS-a. Jeśli znajomy też ma Apple Watcha, można wysłać mu rytm bicia serca lub animowany szkic. Czy to się przyjmie? No cóż, pierwsi użytkownicy Apple Watchów, którzy nie mają komu wysyłać szkiców i serduszek, stworzyli sobie ostatnio wątek w serwisie Reddit, gdzie szukają osób, którym mogą przesyłać rytm pulsu własnej krwi. Coś czuję, że nie o to chodziło projektantom Apple. Drugi przycisk znajduje się w koronce. Pełni on rolę guzika Home i Wstecz. Jego wciśnięcie na ekranie tarczy przenosi do listy aplikacji ułożonej w formie plastra miodu. Wciśnięcie koronki w aplikacji przenosi użytkownika do ekranu głównego. Drugie wciśnięcie centruje go na ikonie zegarka, a trzecie przenosi z powrotem na ekran tarczy. Te triki naprawdę warto zapamiętać. Zdecydowanie ułatwiają one nawigowanie po interfejsie Apple Watcha. Innym trikiem, który znacznie ułatwia korzystanie z Apple Watch, jest szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku w koronce. Przenosi ono między ekranem głównym, a ostatnio otwartą aplikacją. Koronkę można przytrzymać dłużej, co pozwoli uruchomić asystenta Siri. Alternatywnym sposobem jego aktywacji jest wypowiedzenie frazy "Hey Siri" po odblokowaniu urządzenia. Sama koronka pozwala też przewijać nie mieszczące się na jednym ekranie listy, dłuższe powiadomienia oraz przybliżać widok w niektórych aplikacjach, takich jak zdjęcia lub mapy. Lista wszystkich aplikacji w Apple Watch ma znacznie mniejsze znaczenie niż na iPhone'ie. Najważniejsze są powiadomienia i Glances, a aplikacje, przynajmniej na razie, to tylko dodatek. Aplikacje zewnętrzne instaluje się z poziomu telefonu i są one częścią aplikacji do iPhone'a. Lista aplikacji składa się z ułożonej we wzór plastra miodu siatki ikon, bez podpisów, którą można przesuwać za pomocą palca i oddalać lub przybliżać za pomocą koronki. Tapnięcie w ikonę uruchamia aplikację. Jak na razie niestety nie znaleźliśmy w App Store zbyt wielu ciekawych programów ze wsparciem Apple Watcha. Pozostaje mieć nadzieję, że teraz już po oficjalnej premierze deweloperzy wezmą się ostro do pracy. Noszę Apple Watcha już ponad 2 tygodnie i przyzwyczaiłem się do jego obecności. Szlak nie trafia, gdy urządzenie woła o podłączenie do ładowarki, ale jak na razie nie mam zamiaru się go pozbywać. Apple Watch nie jest urządzeniem autonomicznym i traktuje ten zegarek jak przedłużenie iPhone'a. W niektórych kontekstach sprawdzi się zresztą lepiej niż telefon. To, co mi się najbardziej podoba, to wygodna nawigacja GPS, wyświetlanie karty pokładowej na lotnisku, sterowanie odtwarzaczem multimediów i odbieranie połączeń podczas mycia naczyń. W mojej ocenie na dziś w swoje egzemplarze Apple Watcha powinni wyposażyć się wyłącznie najwięksi fani firmy, którzy korzystają z innych produktów i usług Apple na potęgę. Wszyscy inni powinni raczej poczekać na drugą generację Apple Watcha albo na pierwszą bogatą w nowe funkcje aktualizację oprogramowania.